Hej, witajcie na moim kanale. Dziś będziemy siać trzy pnącza, bilec trójbarwny, nasturcję wysoką i groszek pachnący. Zakupiłam te pnącza, ponieważ chcę je na balkonie puścić po pergolach, które też sobie zakupiłam, żeby się odgrodzić trochę od sąsiadów. No i stwierdziłam, że to będzie piękne, piękne takie odgrodzenie i do tego jeszcze będą miały z tego pożytek owady zapylające, ponieważ są to kwiaty. Dobrze, a więc zaczynamy. Dziś mam pomocnika na kanale, tak więc ja trzymam kamerę, a pomocnik będzie wysiewał. Więc zaczynamy od wilca i wsadzimy tutaj trzy nasionka. Dobrze, to są trzy nasionka wilca. Na szczęście są duże, więc nie będzie większego problemu z nimi. No i teraz wsadzamy do doniczki. No niestety nie widać tego dobrze, bo nasionka są czarne, ale w równych odległościach je wsadzamy. Tak mniej więcej na centymetr głębokości i delikatnie przyprószymy ziemią. Dobrze. I wilec posadzony. Pokaż jeszcze może tą etykietkę. O, taki piękny heavenly blue, czyli taki niebiański błękit, bym powiedziała. Ok. Następną rośliną, którą będziemy siać, to będzie nasturcja. I nasturcję sobie wysiejemy po dwa ziarenka do każdej z doniczek. Dobrze, i tak wyglądają nasiona nasturcji. Też są na szczęście duże i takie siwe trochę, więc będzie je łatwo posiać. Niestety światło się nam już robi słabe, bo już jest dosyć późno, ale tak, dwa nasionka do jednej. O, nawet widać to nasionko na kamerze, to super. I dwa do drugiej. Przysypujemy troszkę ziemią. Oczywiście te rośliny, które dzisiaj siejemy, to one nie wymagają takiego siania do tych mniejszych pojemników, no ale z racji tego, że ma być to na balkon, no to tak to zrobiłam po prostu, żeby już je troszkę przyspieszyć. I teraz jeszcze pokażemy tamtą etykietkę z nasturcjami. Tak ona wygląda. Ona urośnie prawdopodobnie do 3 metrów bodajże. Tak, do 3 metrów wysokości. Będzie idealna na balkon, żeby na pergolę puścić. I ostatnią roślinką, którą siejemy, jest groszek pachnący, tylko tym razem taki wyższy, już Wam pokażę. Tutaj w opisie pisze, ten poprzedni był na 120, a ten jest, rośnie do 150 cm. I tak wyglądają nasiona groszku, które już znacie. Wyglądają jak ziele angielskie. I wkładamy trzy nasionka do doniczki. Takie dziurki można zrobić, trzy. I w te dziurki powkładać, przysypać troszkę ziemią. O, te nasiona są też takie jasne i będzie fajnie widać. Jeszcze można by to było kilka tych ziarenek i by taka buźka uśmiechnięta wyszła. Ale dobra. I mamy wysiane. Tutaj zrobiłyśmy sobie takie prowizoryczne opisy, żeby nie pomieszać później tych, roślin. Przydałyby się takie profesjonalne znaczniki, ale póki co jeszcze nie zakupiłam. A tutaj widzimy już wykiełkowane groszki z poprzedniego odcinka. Jeżeli ktoś nie widział, to podlinkuję Wam na dole. Pięknie powschodziły.
No i mam nadzieję, że będą z nich ładne roślinki. Zatem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka.